Witam Państwa. Jesteśmy w gospodarstwie Michała Raja z Harszniczy. Organizujemy tutaj u Pana Michała poletko demonstracyjne z odmianami kapust na świeży rynek, przemysł i przechowanie. Postaram się w kilku słowach opowiedzieć o najważniejszych według mnie odmianach z punktu widzenia tego rejonu. Pierwszą odmianą i z punktu widzenia tego rejonu kluczową jest Septima, która generuje najwyższy plon spośród naszego asortymentu. W tej chwili po 110 dniach po posadzeniu główki ważą około 5,5-6 kg, natomiast najwyższy przyrost masy następuje po 110-115 dniu i osiąga 8-9-10 kg po 140 dniach wegetacji. Odmiana Septima wyróżnia się doskonałą zdrowotnością, silnym nawoskowaniem, wysokim osadzeniem główki, czyli możliwością zbioru mechanicznego, jak również świetną jakością produktu finalnego po zakwaszeniu, który wynika z wysokiej zawartości witaminy C i koloru kwaszonki. Drugą odmianą z tych do przetwórstwa na tym polu demonstracyjnym jest Sekoma. Sekoma jest odmianą wcześniejszą od Septimy na zbiór na przełomie sierpnia i września. Główki osiągają około 5,5-6 kg wagi. Są wysoko osadzone, w związku z tym można je zbierać mechanicznie. Daje ta odmiana świetną jakość kapusty po zakwaszeniu. Proszę spojrzeć, tak wygląda odmiana Sekoma po osiągnięciu w pełnej dojrzałości zbiorczej. W przekroju widzimy dosyć krótki głąb, soczyste wnętrze i cienka krajanka. Tak, mam w ręku odmianę Kongama. Jest to najbardziej uniwersalna odmiana w portfolio firmy RIXVAN. Zarówno możemy ją stosować pod kątem świeżego rynku, przetwórstwa, jak i długiego przechowania, w szczególności wtedy, kiedy jest sadzona późno, czyli na przełomie czerwca i lipca. Zachęcam do tego, żeby te odmiany sadzić w wyższych zagęszczeniach, od 40 tysięcy do 50 tysięcy na hektar. W takim przypadku osiągamy towar, który jest bardzo wyrównany, o balonowym kształcie, idealny na potrzeby świeżego rynku. Najnowszą odmianą w portfolio RIXVAN jest odmiana Longma. Jest to odmiana, która ma 150 dni wegetacji i niebywałą wprost zdrowotność i odporność na wciornastka. Jest to pierwszy rok komercyjny tej odmiany. Po raz kolejny po tym sezonie i poprzedzających go latach prób nie widzimy w tej odmianie wciornastka. Jest to kluczowe dla odmiany, która ma nadawać się do przechowania. Odmianą czerwonej kapusty najchętniej uprawianą w Harsznicy jest Futurima, a dzieje się to ze względu na potencjalną wagę tej odmiany, czyli 5-6 kg jeżeli chodzi o przemysł, jak również z wyższych zagęszczeń drobniejsza główka ojajowa w tym kształcie nadająca się do przechowania i na świeży rynek. Spójrzmy na intensywnie czerwoną barwę, która jest dla tej odmiany charakterystyczna.